Zaczniemy nasz wieczór od nawiązania do tej tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jest z nami Tomasz Węclowa, który będzie czytał nam swoje wiersze, zaopatrywał je komentarzem. Jest z nami Andrzej Hadanowicz i jest z nami Ostap Sływyński, czyli są poeci litewski, białoruski i ukraiński, którzy ten wieczór rozpoczną. Wielkie szczęście dla nas, że jesteś, Tomasie, z nami ciągle. Bardzo dziękuję, że przybyłeś po raz kolejny do Krasnogródy i Sejn i że będziemy mogli posłuchać twoich wierszy. Dziękuję ci, Krzysztofie. No, przeczytam chyba dwa wiersze dłuższe. Pierwszy to jest, nazywa się po łacinie extra urbem, co oznacza, jak łatwo zrozumieć, poza miastem. No, to jest wiersz taki krajobrazowo-filozoficzny, niepolityczny w każdym razie. I jeżeli kogoś interesuje, jaki to jest krajobraz, to mogę powiedzieć, to tak zwane Cinque Terre we Włoszech. Zbliża się zima i już zaczynają pod chmur przykryciem stroszyć się oliwki. Tu przydałby się zwrot, mój Septymiuszu. Woda w zatoce nic się nie zmieniła od czasu, kiedy ligurijskie lodzie uległy trójrzędowcom. Tylko lekko zgięły się stoki, co nam zastąpili niejako nędzną przestrzeń naszych miast. Alfabet dusznej skali tu zdzież czasu, nojmy paskowce fermaty wapienia, lawina ścieżki przykryła, ciemnieją tylko tunele, co stoczyli górę. Wodospad w jarze gorączkowo gwarzy ze sobą i w kamienolomie dawnym starzeje się statua, której nikt już nie wydobędzie z kokonu marmuru. Nie rozróżniamy już prawie kierunków. Niebo matowe, jak glazy na zboczu. Blizna lamanej linii pion przecina, jak barwne kostki Rubika wzdłuż brzegu. Przez morskie fale porosypywane za mgły wilgotnej przez jeziora osiedle wyspa, co nie opadła się handlowi kapryznej ciżbie z gielkowi śmiecią. Szorstka zarozumiałość wód przynosi w miejskie zaułki szepty mezzogiorno. Myślimy, że nie mamy nic wspólnego z kolczugą malża moreną, morskimi drapieżnikami, ale się mylimy. Plankton wciąż pluska się w imadle portu. Zostanie po nas plankton Septymiuszu, co starszy jest od ligurijskich lodzi. Wprawdzie nie wiemy, gdzie to wszystko znika, lecz pewne jest, że nas pokona mare. Tam, gdzie kobiety suszą swoje włosy, gdzie migotają parasole kawerń, od falinaty ciężki stół biesiadny, po wielu wiekach wedrąc się rozgwiazdy przepłynie ryba, jak lustro lub gruszka, rozpryśnie się zbląkana kropla. Słony potok wypełni ten niewielki wąwóz, gdzie są tymczasem tunele, turyści wokół świątyni, sklepiki z chustami, pulchne niemowlę, któremu się w wózku śni pierwszy, jeszcze bezforemny sen, staruszka, która tygodniami czeka na coraz rzadszych gości, listy, dzwonki, potem na śmierć, a ta się często spóźnia. My, Septymiuszu, możemy wybierać. Los ślepy jest, lecz dźwięk jasnowidzący. I muzyka ulega nie Ananke, a dwóm zwaśnionym za sobą królowym, dwóm niepokornym siostrom.
pierwsza Gaja, co po proojcu, chaosie, dziedziczy naturę i potęgę mroczną. Druga boginią wiatrów jest i samotności. Bądźmy wdzięczni obydwu wlaczyniom. Milsza ta, której domem jest powietrze. Gdy slona toń rozlewa się, a upal straszliwie dusi płaszczyznę zatoki, ta pełni służbę, przyjaciółka cykat i macierzanki, oferowująca spokój powszechnej pustce, w niemilknący, opanowany jej głosie wsłuchujmy. No tak, a drugi wiersz jest o teraźniejszości, nazywa się Bitwa Azowska. No nie mam na myśli batalionu Azowa, mam na myśli po prostu Mariupol, bitwy przy Mariupolu, który, kiedy pisano ten wiersz, jeszcze nie był w pełni zdobyty przez okupantów. Tam znajdujących się, miejmy nadzieję, tymczasowo. No i to trzeba trochę to skomentować. Przede wszystkim tam w końcu, początek jest chyba zrozumiały, a w końcu mówię o Termopilach. No, Mariupol to oczywiście Termopile, ale wiadomo, że w Termopilach znalazł się Efialtes, który pokazał przeciwnikom drogę, Medom albo Persom. Pokazał w końcu przeciwnikom drogę i Termopile zostały zdobyte. Po drugie, tam cytuję, tam jest student rosyjski w Moskwie, który powtarza wiersze rosyjskie, wiersz poety, mało znanego poeta, nazywa się Pieczelin. Umarł w Dublinie jako ksiądz katolicki, jako mnich katolicki. I napisał zupełnie niezwykły wiersz. Drugiego takiego wiersza chyba nie ma w literaturze światowej. Jak słodko jest nienawidzieć ojczyzny i zachłannie czekać na jej unicestwienie. Napisał to Rosjanin. I znam Rosjan, którzy dzisiaj ten wiersz powtarzają. No i trzecia osoba wspomniana w końcu wiersz, pod sam koniec wierszu, to jest Cambron. Cambron to był generał francuski, któremu zaproponowano podanie się w czasie bitwy pod Waterloo. On odpowiedział Anglikom, przeciwnikom, niektórzy mówią, że powiedział coś bardzo szlachetnego. Gwardia umiera, ale nie podaje się. Ale najprawdopodobniej powiedział po prostu francuskie słowo mert, które oznacza, za przeproszeniem, gówno. No, coś bardzo podobnego mieliśmy w Ukrainie niedawno z tym rosyjskim statkiem. To były słowa Cambrona. No a teraz wiersz. Bądź pozdrowiona nieledwie... Tak, przepraszam. Pierwszy wiersz tłumaczony przez Zbigniewa Dmytroce, a ten drugi wiersz tłumaczony przez Beatę Kalębę. Bądź pozdrowiona nieledwie zapomniana bogini historii, wraz ze świtą odlamków i trupów zabitych żołnierzy, jeszcze tu nieobecna, lecz już mogąc rozpoznać nieszczęśnicy w szczęście gąsienic, w warkocie śmiglowców z ponad granicy. Z czasem do twoich rządów się przywyka, ale wpierw dziury w piersiach blokowisk, pokoty nadmorskich drzew, oszczel stacji węzłowych, pantomima w szerokim stepie, gdzie w lepkim czernoziemie ugrząc Piotr, wyklinając Mazepę. Śmierć jeszcze jest młoda,
potrzeba jej czasu i wprawy. Wciąż terminuje, próbuje, mierzy zwolna, jak dla zabawy, dość długo nikomu nie szkodząc, z ciałem wita się luzka, dopiero za piątym razem, potem już tylko pustka. W przejrzystym powietrzu blade bruzdy rzeźbą drony, wzdłuż plotu za młodym wartownikiem podąża skulony, znacznie starszy mężczyzna, co z tego, że jest cywilem, i obu ostatnie metry dłużą się niczym mile. Sterta buszlatów nabrzmiewa, przelewa się po zwaliskach z miejsca na miejsce. Satelita, zawieszony w przestworzach, beznamiętnie rejestruje ten widok. Dalej przebita cysterna zajętych już 10 kwartalów. Gloria nostra eterna. Jakże daleko stąd są zbawienne dworce i mosty. Przed oczami jedyne naszych czy wrogów blokposty. Nikt nie wie, czy puszczą, czy strzelą. A maruderom zostały kurczaki w sieniach, kozy w obejściach, spojrzenia biegnące do trościanki, merefu i rpienia, których nie ma co poszukiwać na mapie, tak jak dziurawych dachów, które migocą pośród burzanów, gdzie słodkawy odór wciska się w gardła, a dzieciaki uczą się mówić, głodować, karabin i zdrajca. Na peszczystym brzegu linię odpływu przecina kula niemewa. Za rozczaskanym okniem w lustrze odbity plat czystego nieba, będąc wen patrzeć z lękiem najmłodszy, co urodzili się w skronie, widząc w nim nie przybytek Boga, lecz domowe zagrożenie. Plama zakrzeple rkwi wybuchu wystrzału w orkiestra. Jak wiadomo, każde termobile mają swego Efieltesa. Pożegnaj się z nimi, odejdziesz chwale lub hańbą, drogie odcięte, a medowie i tak ostatecznie przejdą. Cóż więcej bogini historii, jak wojna to wojna. Promenada obcego miasta, żarem słońca hojna, i student, wzrok oderwawszy od gorącej szarzyzny, powtarza starą linijkę, jakże słodko nienawidzić ojczyzny. A żołnierz, towarzysz broni, zapomni jego imienia, łapie ostatni haust tlenu w labiryncie płomieni, usta są już bezgłośne, lecz słyszą kamień i beton, ostre i twarde słowo, które wrogom rzucił Cambron. Dziękuję. Pięknie, pięknie dziękujemy, Toma, pięknie dziękujemy. Mam do ciebie pytanie, które chyba nigdy ci nie zadałem, a myślę, że wielu z nas by to interesowało. Ty w szczególny sposób czytasz wiersze, czytasz je z taką inkantacją melodyjną. Czy to jest tradycja, którą odziedziczyłeś? Jeżeli tak, to po kim jest taki sposób czytania wierszy? Naprawdę nie wiem, po prostu no, dla mnie to jest naturalny sposób czytania wierszy. Z inkantacją nie lubię takiego aktorskiego czytania. To musi być rytmiczne, to musi iść jak potok, jak pewien potok, ale każde słowo powinno być wyraźne. Nie wiem, czy mi się to udaje, czy nie.
Dziękujemy bardzo i przechodzę teraz do Andrzeja Chadanowicza, który chciałbym powiedzieć, że przyjechał do nas z Mińska, ale nie mogę tak powiedzieć, bo od 2 lat Andrzej nie może wrócić do swojego Mińska. Jak się z tym czujesz, Andrzeju? No, chętnie przyjechałbym do Mińska, nie chcę mi specjalnie do więzienia w sposób automatyczny poszedłbym, przekroczywszy granicę. Poparłem protesty latem, jesienią 20 za... Przez całą jesień występowałem na takich, czasem współorganizowałem takie koncerty podziemne, które częściowo były koncertami kulturalnymi, a częściowo takimi mini-marszami protestów. No i jedna z przetłumaczonych, jeden przetłumaczony przeze mnie tekst Mury Jacka Kaczmarskiego nagle, 10 lat po przetłumaczeniu i 6 lat po nagraniu, nagle zrobiły się piosenką, co rzadko bywa z importem. Właśnie zrobili się białoruską piosenkę i setki tysiąc ludzi no, widzieli na pamięć, jeżeli nie całość piosenki w wersji białoruskiej, przynajmniej refren. I też wiele ludzi było aresztowane śpiewających tą piosenkę, albo nawet słuchających głośnie w samochodzie. No a po trzecie, mógłbym zaryzykować powrót, ale dokładnie nie mógłby robić tego, co sobie robię dzisiaj. W sytuacji, gdy częściowo białoruski reżim, a częściowo już Putin walczą z Białorusią, z białoruską kulturą, zniszczając wszystko, co da się zniszczyć, czyli setki ludzi zwolnione z teatrów, z uniwersytetów, z szkół, czyli wykładowcy, aktorzy, muzycy. Tu mam, nie mogę wykładać na uniwersytecie, ale mogę co tydzień po poniedziałkach nagrywać wykłady literatury albo światowej po białorusku, albo białoruskiej, które no, są dzisiaj czymś troszeczkę większym od prosto dobrych literackich tekstów. W Polsce to mogę robić. Przez prawie rok mieszkałem w Krakowie, a teraz już prawie rok mieszkam w Gdańsku na stypendium ICORN dla pisarzy, jak państwo wiedzą, którzy nie mogą mieszkać w swoich krajach. Przeczytam, nie będę nic politycznego specjalnie czytać, chociaż wszystko też w jakimś sensie brzmi politycznie. Będzie to 2 wiersze i 1 tłumaczenie, bez którego no, nie da się chyba, nie wiem od czego zaczynać, może właśnie od tego tłumaczenia. Witam wszystkich, kto uwielbia poezję, dobrą poezję, polską poezję, Polaków i nie Polaków z setną rocznicą Wisławy Szymborskiej, która jest właśnie dzisiaj. I chyba zacznę od tego wiersza. A może w wersji białoruskiej, a państwo może zorientuje się, co to jest, a potem oryginał przeczytam. Завтра зранку чекається похолодання і туман. З заходу прийдуть дощові хмари. Бачність буде слабая, дороги слизькі. У день під впливом повночного антициклону місцями прояснення. Вітер моцний, паривістий,
пераменлівы. Магчымыя навальніцы. Уначы амаль на ўсёй тэрыторыі распагодзіцца, адно на паўднёвым усходзе невыключаныя ападкі. Тэмпература значна панізіцца, затое ціск зробіцца вышэйшы. Наступны дзень абяцае быць сонечны, хоць тым, хто будзе жыць далей, яшчэ спатрэбіцца парасон. Назаюч без нас. Поранек сподіваний єст ходний і мглисти. От заходу зачном примещичі дещові хмури, відочність бенджі слаба, шоси шлізкі. Стопньово, в чонгу дня, під впливом кліна вижовего, от півноці можливе юж локальне прояснення. Єднак привітче щільним і змінним в поривах могом вистомпіч буже. Вноці розпогодзення праве в цілім краю, тільки на поуднёвым всході невиключені опади. Температура значно ще обніжи, зато чечнення взрощне. Колейний день заповяда ще сонечне. Хоч тим, цо чонгле жиєм, придаше ще парасоль. Жичи панство погодного вечора. Teraz po polsku przeczytam i to będzie gest geograficzny w stronę stałego Miłosza, w stronę Kalifornii, wiersz w tłumaczeniu Adama Pomorskiego, święty Franciszek z Kalifornii. Krąży po Chinatown w ciepłej tołstojówce, wydziergany czapeczce i rękawiczkach bez palców, czasem obdaruje graficiarza tubą farby w sprayu, czasem odpali ulicznemu aktorowi 5 dolców. Zna mowę zwierząt i zagranicznych turystów, rozumie psy i ich właścicieli, tych drugich zawsze prosi, żeby sprzątali po pierwszych, odprowadza na plażę i przedstawia sobie samotne lesbijki, zaprasza bezdomnych na wieczory poetyckie, na których po strawie duchowej zwykle częstują się pizzą. Kiedy zaczyna się deszcz, rozdaje przechodniom eleganckie parasole, ostrożnie zbiera z asfaltu ślimaki i dżownice, które rzucą rybom, a ryby ptakom. Zwykle wystarczy 2 rybek, żeby zadośćuczynić wszystkim portowym mewom. Rano pracuje jako motorniczy kolejki linowej i wpuszcza bezpłatnie koty z całego miasta, które wiszą na stopniach i z satysfakcją ocierają wąsy 25-centówkami. W dzień wróży w wytwornej księgarni, otwierając na chyby utrafił pierwszy lepszy tomik. Miłość jest wszystkim, czego wam trzeba. Zwraca się do chudego nastolatka w pękniętych okularach, a następnie do jego kolegi, który trzyma go za rękę. A gdy nie można kochać również mocno, bądź tym, który kocha mocniej. Wieczorem spaceruje nad Pacyfikiem, wdając się w rozmowy z rybakami i właścicielami jachtów, marznie, więc żeby się ogrzeć, wspina się na góry. Ciężko dyszy, wypuszczając z ust gęste kłęby ciepłej pary, a złoty most tonie we mgle. I ostatnie, szanowni państwo, okazję, myślę, że białoruski nie jest tak obcy, zryzykuje, ale też tłumaczenie przeczytam. Wiersz nazywa się Lekcja francuskiego. А на фоці, де я у зеленці, початок лета. А на той, де у валенках, початок горки зимовой. Лиса пета, кажу я, а света мне бисі клета. Ейный тата, директор школы с французской мовы. А на третій фоці купаюся у рецці голы. На четвертій света з мяне смеется у бікіні. А на пятій, видать, авто. Директора школы, что поедет с дочкой в город, из ее загиня. Вечерами света спевала, на диво низко, я трымтел, коли про маленький кораблик слухал. У французских поэтов труна, другая колыска.
по-французску дитячий хор, выкликанье духов. У французов люди – зрынутые анелы, и любая земля живому – куток чужины. Чим далей живу, тим менее помню со школы. И директор з мене смеется, як Бог з машини. Я полову життя не згадываю об їм і свете. А уночи прийшла і співає мені, як живая, з кожной нотой бере вишей, чим на гетим свете. З кожним словом менш розумею, ди підпіваю. Лекція французького. На здінчу початок лята, леже праві же навалета, а ту швента зимове запасом мам на ногах фільцаки. Лоци пета повтажам, а швета поправі мне біциклета. Їй тата то директор в школі з французьким, був такі. На третьем сденчу компище вжеце комплет неговы, на чвартым шмеище земне над водом швета в бикини, на пентым видочный есть самоход директора школы, которым поедет до места с цурком и враз с днем сгине. Вечерами швета шпевала над подив низко, державаем слухаемс жиче удечко круха. У французских поэтов трумно быва другом колыском, дзеченцы хур по-французску, то вывоювання духа. Люди у тих французов, то странсони анёлы, были пенч жемі, і уж опцы святче для живых зачина. Правда мувёнс, им дужий жиє, тим мней памятам за школы, а директор шмеяще земня, як деус ексмахіна. Пшес пу жиче не вспоминав им о нім, а не о свече, а она пришла ноцом, як жива, и шпева наде мною. Ей голос с каждым нутом есть выше, ніж на тим свече. Мней с каждым словом разумем нуцом занял в ночь темну. Дякую. Андрей Хаданович. Bardzo dziękujemy i bardzo dziękujemy, że i białoruski język zabrzmiał, za który też można być aresztowany na ulicy w Mińsku dzisiaj, za samo użycie tego języka. Takiej żyjemy rzeczywistości Wielkiego Księstwa Litewskiego poezji. Ostapie, jak się czujesz w tym księstwie? Powiedz. Ostap przyjeżdża, jeszcze przypomnę raz państwu z Lwowa, gdzie ma pełne ręce roboty, jak powiedziałeś podczas wykładu. Świetnie, że jesteś z nami. To jest zawsze też wysiłek i ryzyko, że wyjeżdżasz w trakcie wojny ze swojego kraju, prawda? Trzeba tam dostać pozwolenie na to. Nie jest to wszystko jasne, ale powiedz, jak się czujesz tutaj, słysząc nas, poetów, język polski, białoruski, litewski. Jak to się czuje, przyjeżdżając z wnętrza wojny? Czuję się tutaj jak w domu. Bo to chyba tyle. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że ten dom, tak, nasz dom bycia, którym jest nasz język, nie zawsze jest bezpieczny, że tam czasami też pojawiają się intruzi i że musimy być też do tego się jakoś przygotowywać, umieć nazwać tego intruza, te złe rzeczy, które się w naszym domu dzieją, ale tutaj czuję się jak w bezpiecznym domu. I czasami przyznam, że jak wyjeżdżałem w zeszłym roku, rzadko uda mi się wyjeżdżać po początku tej pełnowymiarowej wojny, ale być może po raz pierwszy wyjechawszy czuję się dobrze, czuję się w porządku. Czuję się tak, już jakby nie jestem tam, gdzie nie powinienem być, tak? Bowiem czasami ma się takie poczucie po tym wyjeździe, że trzeba być gdzie indziej, trzeba być bliżej domu. Tutaj przyznam, że czuję się
we właściwym miejscu. Dziękuję za to. Za tę atmosferę, za to wsparcie, za to uważne słuchanie, za tę otwartość do rozmowy. To tworzenie wspólnoty opowieści, którą właściwie tworzysz już od wielu, wielu lat, Krzysztofie, ty, twoi przyjaciele, wszyscy ci ludzie, których wokół siebie gromadzisz, i za to bardzo dziękuję. Tak, oczywiście przeczytam, być może bez takich bardzo szczegółowych komentarzy, bo w tym sensie może nie będą to tak skomplikowane, tak mocno zakorzenione kulturowo teksty, jak te, które na przykład czytał nam pan Tomasz Węzłowa. Bardziej jasne, bardziej zrozumiałe będą te, jasne w sensie zrozumiałości, być może niejasne w sensie światłości, która w nich jest, ale teksty, które może w dużym stopniu mówią same za siebie. Pierwszy wiersz jest o języku, o tym, jak my się borykamy trochę z tym językiem. Oczywiście na szczęście nie mamy takiej sytuacji jak na Białorusi, że można być aresztowanym za język ukraiński. Na szczęście tak nie jest u nas. Mam nadzieję, że nigdy już tak... Na Białorusi jak najbardziej można być aresztowanym. To wiem i to się w głowie nie mieści. U nas w Ukrainie być może taka sytuacja była kiedyś dawno temu, były represje przeciwko językowi, ale to nie oznacza, że język ukraiński stał się odpolityczniony, tak, zdepolityzowany. Wciąż mówienie po ukraińsku czy pisanie po ukraińsku to jest często dla wielu osób, jest to pewnym wyborem politycznym i używanie języka ukraińskiego ciągnie za sobą ten ślad, tak, ślad polityczno-historyczny. Chciałoby się już uwolnić siebie i swój język od tego, zneutralizować go w tym sensie, ale niestety na razie tak jeszcze nie jest. Żyjemy w tej przestrzeni napięcia językowego też. I ten wiersz jest o tym. Język, który inni uważają za kaprys, upór, premedytację, ekscentryczność. Jakbyś łapał nóż kuchenny, kiedy wszyscy grzecznie biorą widelce i szatkujesz nim wspólny temat, póki z niego nie tryśnie krew. Nie ja go wybrałem, mówię. Uwierzcie, od dzieciństwa karmiono mnie z tego noża. Przywykłem tak jeść. Nie mogę bez krwi. Wiem, jest we wszystkim, czy rozmawiamy o muzyce, czy o powietrzu. Długo wycierałem swój język z krwi i czasem jest całkiem czysty, jak nowy. Jakby to nie on kaleczył mnie w kieszeni, jakby to nie jemu kiedyś nie zdołano dorobić uchwytu. A potem znów zamachuje się zbyt mocno, aż do krwi i pustki w środku. I robi się już za późno, zawsze za późno, by prosić o przebaczenie. Następny wiersz będzie już z okresu pełnowymiarowej wojny, bo tak, to jest ten tomik Syringa wydany w wydawnictwie Pogranicze. Jest częścią serii W obliczu wojny, ale właściwie tylko z tego tomu tylko dwa wiersze były napisane po 24 lutym. Resztę napisałem w tak zwanych czasach pokoju, oczywiście. Ale ten wiersz, który przeczytam jako następny, właśnie napisałem już po 24 lutym i to chyba czuje się w tym wierszu. On ma epigraf z Katarzyny Kałytko, poetki, która też jest jedną z autorek tej serii. Lżej, bo wojna jednak się zaczęła. Katarzyna Kałytko. Kiedyś między miłością i nienawiścią był las i domy. Teraz las połamano i domy spalono. Między miłością i nienawiścią chodzimy bezpośrednio. Jasność jest tak nagła, że nie wszyscy zdążą zmrużyć oczy i padają oślepieni w ogrodach na obrzeżach.
A ci, co ustali, mają usta jak zlepione miodem i powtarzają tylko słowa miłości i słowa nienawiści. Tak, jesteśmy wysłannikami płaskiej ziemi. Nasz jedyny słownik to słownik antonimów. Wybaczcie wszyscy, którzy oczekujecie od nas niuansów, którzy przyjechaliście tu robić kolorowe zdjęcia. Wasze wysiłki pójdą na marne, jak na marne poszły wieńce naszych nadziei, lata zbierania kamieni, rozmowy przy niskich stolikach na jasno oświetlonych scenach. Wybaczcie, oto nasze rentgenowskie zdjęcie, na nim kości i ciało. Innego teraz z sobą nie mamy. Ale chciałbym zakończyć nieco jaśniejszym wierszem. na troszkę innej nucie, dawniejszym. Jest to po prostu wiersz o słowach. Nawet nie o słowach, tylko o słowie. Dużo dzisiaj rozmawialiśmy o słowniku wojny, niczego ze słownika wojny nie przeczytaliśmy, bo zresztą trudno jest coś czytać na głos z tego. Trudno mi jest znaleźć odpowiednie intonacje, żeby z tej książki coś czytać. No ja, jak taka mała rekompensata, będzie wiersz o słowie. Słowo oddech, niedokończone jak rysunek dziecka, które zmorzył sen. Słowo fala w mgle pomostu. Słowo, które formuje się na ustach jak skrzydła owada, który i tak nie będzie wiedział, po co jest. Słowo pewnie, które za każdym razem stwierdza i wątpi. Słowo bezbronne, jak stary pies, który stracił węch i idzie za światłem. Słowo jak hałas okna pełnego obcej młodości. Słowo, o którym zaczyna się każda miłość. Ono pozostaje, kiedy wszystkie inne słowa rozejdą się, jak rozchodzą się szwy i znudzeni goście. I będą nam świecić długo, w półmroku, w półświcie. Dziękuję. Jeszcze w nawiązaniu do słownika wojny, bo pomyślałem, że warto może, Ostapie, przywołać tą naszą opowieść o Ałyczy, którą zaczerpnęliśmy ze słownika wojny i która ma dalszy swój ciąg, jak wszystko, co związane z pracą. Ostap mówił, że słownik cały czas się pisze. Każde spotkanie przynosi nowe słowa, ale też przynosi działania. I my żeśmy zaczęli w Polsce po przeczytaniu takiej opowieści o Ałyczy, takim drzewie przypominającym, bo nie wszyscy Państwo musicie kojarzyć Ałyczę, niekoniecznie musicie ją mieć w ogrodzie. Trochę przypomina mirabelkę, chociaż gatunkowo to jest zupełnie inne drzewo. To jest taka wiśniowa śliwa. I ta historia wraca do Mariupola, od którego wierszem Tomasa Węclowi rozpoczęliśmy nasze spotkanie. I mówię o starszej kobiecie, która w trakcie już wojny i zbliżającej się zimy, kiedy wszystkie drzewa wycinano na opał, postanowiła bronić tego drzewa. Była tak silnie z nim związana, ono stało na podwórku jej bloku i pilnowała przez cały dzień, potem całą noc. I Wika, osoba, która opowiadała Ostapowi tą historię, rano zobaczyła ją leżącą już martwą przy tym drzewie. I wtedy taki gest się zrodził, żeby posadzić to drzewo w swoim ogrodzie i żeby ta staruszka z nami została, żeby ta opowieść z nami została. I tak się zaczęło dziać, że w Polsce zaczęliście Państwo, bo są tu wśród Was ci, którzy już posadzili Ałycze w swoich ogrodach. Ja zacząłem dostawać już dziesiątki, jeżeli nie setki sygnałów z całego kraju, czasem to całe szkoły zaczęły sadzić ałycze, organizacje, które zaczęły
sadzić na pamięć tej opowieści i tej osoby, staruszki, to drzewo, które mamy teraz w swoich ogrodach i które będzie z nami do końca, tak jak Mariupol i ta osoba zostanie z nami do końca. I z tego, co wiem, w Ukrainie też zaczęto już sadzić ałycze. Czy ty zasadziłeś w swoim ogrodzie, Ostapie? Jeszcze nie dojechałem. Może byś, mówisz o tej opowieści ałyczy, a mamy słownik wojny? Aha. O tak. Алича, Віка, Маріуполь. Коли хлопці почали дерева рубати, а це вже було дня 10-го, коли спалили все, що можна, якісь старі меблі з підвалу, коробки, ящики, з криками вибігла наша сусідка, бабулька, років 80-ти. Кричала, що не дасть Аличу зрубати. Ми навіть не знали, що то Алича, вона не родила ніколи. Та й рубати їх ніхто не збирався. Дерево таке хирляве. Але вона взялася його сторожити і так стояла до вечора. То був ще час, коли я ночувала вдома. Ночі холодні були, але кудись іти грітися не хотілося. І ось зранку прокидаюся на самому світанку. Дивлюся у вікно, а вона досі там, біля дерева, але вже на землі лежить. Хтось до неї виходить з під'їзду. Я їй не питала потім, що з нею сталося. Не хотілося питати. Деякі речі вже просто в серце не вміщаються. Дякую. Myślę, że wszystko było zrozumiałe, prawda? Nie musimy już tego tłumaczyć. A tak pomyślałem, Ostapie, że to też jest, dzisiaj tak pięknie mówiłeś o słowie, wierszu, kulturze, która wyciąga rękę, że to też jest jakoś przedłużenie tego gestu wsparcia i wyciągnięcia ręki, że tworzy się i taki most między nami. Bardzo ci dziękuję i teraz oddam głos już Irynie Mularczuk, która siedzi, ale jeszcze do Bogdana wrócimy, nie martwcie się. Teraz siedzi z młodymi poetami. Iryna przyjechała do nas jakiś czas temu, już nawet nie pamiętam, jak. Już prawie rok. Już prawie rok i została. Jest z nami, jest nie tylko wielkim wsparciem w pracy naszej, ale potwierdza też to, o czym wczoraj rozmawialiśmy przy rozmowie, że często to światło, dobra energia, pozytywna, wsparcie takie przeciwko pesymizowaniu, narzekaniu i tak dalej, przychodzi od Ukraińców do nas. Paradoksalnie, że z nich często więcej jest właśnie takiej siły, żeby nie narzekać, żeby robić rzeczy dobre, świetliste. I taką mamy Irynę tutaj, która jest po prostu takim mocnym, promieniującym dobrą energią, światłem. Chciałam powiedzieć najpierw, że dla mnie w ogóle to było takim strasznie poruszającym, gdy się dowiedziałam, że ja będę mogła prowadzić rozmowę ze swoją, powiem tak, taką polską poetycką rodziną, bo tak naprawdę się z wami czuję bardzo tak ciepło, domowo. I w ogóle się strasznie ucieszyłam, że będę mogła uścisnąć was wszystkich, z wami pobyć, więc po prostu nie możemy teraz, mamy takie po huculsku, tak się u nas mówi, dialekt taki w górach, nabywać się, więc nie mogę się nabyć. O. No i już za tych 3 dni omówiliśmy te pytania, co ja będę pytać, co goście będą odpowiadać, jakie są najbardziej popularne pytania. Pierwsze to, w jakim wieku zacząłeś pisać,
Drugie, co cię inspiruje? Tak, to już mamy nawet top takich pytań, ale dzisiaj nie będę was pytać, więc, bo już wiem. A chciałam właśnie zacząć od tego, bo mam te wszystkie cudowne książki, miałam szczęście jakoś dostawać od was wszystkich te książki, więc chciałam po prostu, żebyście powiedzieli, gdybyście mogli na przykład powiedzieć o sobie wierszem. Nie ja jestem, a jeden wiersz z tej książki, który jest dla was najważniejszy i taki, w którym jesteście wy. To bardzo będziemy was prosić nam przeczytać. O, goście, nie byli przygotowani na takie pytanie. Kuba. No dam, ale nie wiem komu. Nikt nie chce chyba. No, o to wam zrobiłam, co? Dobry wieczór. Ja jestem w tej niekorzystnej sytuacji, że właśnie starałem się nie być w tej książce. Potem okazało się, że właściwie jestem w całej tej książce, więc musiałbym jednocześnie nie przeczytać niczego i milczeć i jednocześnie przeczytać wszystko. Dlatego zrobię pewien wyłom i przeczytam coś, co mogłoby stanowić pewną definicję samego siebie, ale zbiorowego. I to nie z dzisiaj, tylko sprzed dwóch dekad. I do tego jeszcze nie z książki, o której będziemy rozmawiać, tylko z poprzedniej, dobrze? Dobrze. Czyli prawie odpowiem na pytanie. Dwadzieścia coś. Szliśmy przez miasto z obojętnością ciem, szliśmy przez miasto za papierosowym żarem, szliśmy przez miasto w kanabinolowy dym, szliśmy z niczym się nie licząc, szliśmy kroki same się szły, szliśmy idąc. Szliśmy przez miasto z paczką papierosów w wewnętrznej kieszeni wszytej na wysokości płuc, szliśmy przez miasto czyniąc sobie ziemię odległą, szliśmy przez miasto, w tym mieście nie ma mostów ani rzek, w tym mieście jest wiadukt, komisariat, jest izba wytrzeźwień, lombard i sklep. Szliśmy więc przez. W tym mieście są dzieci ulic, chodników, amfetaminowych ścieżek, są bezlistne drzewa, gołe gałęzie splecione jak synapsy, są kominy, słupy trzymające niebo, ludożerne kopalnie i wnętrze ziemi wiszące w powietrzu. W tym mieście są psy, co w sukach senne grzeją dłonie, są głodne gołębie ssące gęste dno i głębokie asfaltowe ścieki wpadające do martwych czarnych mórz. Jest na butach sól, brud, kurz. W tym mieście są Bóg im świadkiem cisi koniobijcy, stawy w górniczych zapadliskach i skróty przez cmentarz. Są nekropolie przemysłowych odpadów, wysypiska śmierci, trzy dni między zgonem i pogrzebem i awanse do coraz niższych lig. W tym mieście są rozerwane rodziny, szyte na sposób, w który piorun szyje ziemię i burzowe niebo. Są długie noce z piątku na niedzielę, są długi zaściemnione piątki po 120 zł, ciemne dzielnice dzielące się na bramy, w których dziesiony kręcą niewidzialne pięści rynku. Są pozostawione przy łóżku niedoczytane książki, niedopałki. Są butelki, za dużo by wylać, za mało, żeby mrozić. Są papierosy w wewnętrznej kieszeni płaszcza, wszytej na wysokości płuc. Szliśmy przez miasto za papierosowym żarem, szliśmy przez miasto w kanabinolowy dym, szkliliśmy sine oczy, szliśmy silni nadzieją ciem. Dobry wieczór Państwu. Podobnie jak Kuba, wydaje mi się, że bardzo trudno mi wybrać
któryś z wierszy, bo on się rozsypuje po wszystkich kartkach. Tutaj to co by mnie najbardziej określiło. Ale spróbujmy. Przechodzenie przez rzekę. Pochodzenie wyrazu, który oznaczał płyń albo toń. A teraz unoś się, a po skosie fruwają metaliczne ważki. Mówiono, kruk oznacza ciemność, w której nic nie wypatrzysz. Mówiono, patrz w słońce, tam ptak stroszy pióra. Nie będziesz widział więcej niż kontur spadających jabłek, bo czego trzeba jeszcze, prócz grawitacji, praw i win, które niosą śmierć lub rozgrzeszenie, lub słowa jeszcze same w sobie nieponazywane. Mówiliśmy dzisiaj o Wisławie Szymborskiej i lubię myśleć o tym wierszu, że do jego napisania natchnęła mnie Wisława, duch Wisławy, bo napisałam go w mieszkaniu właśnie w Krakowie na Piastowskiej, w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej, po tym, jak mi się przyśniła pierwszej nocy. Jak tam mieszkałeś? Tak, ale... Miałeś stypendium, które jest właśnie w tym mieszkaniu? Tak. Myślę, że... Nie w stylu Wisławy Szymborskiej. Vulva vulgaris. Mgliste byłyśmy. Do prawdy. Jakby z tej mgły utkane i śliskie. Zawsze nieczyste. Śmierdziało nam spod owłosionych pach, kiedy plewiłyśmy grządki, kiedy grabiłyśmy siano, doiłyśmy krowy, kiedy siano. Spod moich owłosionych pach, słonych pach, nieczystych pach, wyrastały krzaki tarniny i derenia. Rosły poziomki. Herakleum sosnowski, ledum palustre prunus spinoza. Tanacetum vulgare, ledum palustre. Tanacetum vulgare, ja vulgare, me vulva vulgaris. Tanacetum owłosionych pach, śliskich belek na strychu, obślizgłych ślimaków po burzy, posypanych solą z moich pach. Moich słonych pach. Moich słodkich poziomek. Mgliste byłyśmy, do prawdy. Jakby z tej mgły utkane i śliskie, tanacetum vulgare, ledum palustre, vulva vulgaris. Dziękuję. Ja wam dziękuję, kochani. I chciałam teraz, żebyście trochę może opowiedzieli nam o tych książkach. Najpierw mi się wydaje, że to, co na przykład jesteś w księgarni, trzymasz książkę, no to tytuł i okładka to zawsze to, co decyduje w większości. Nie, no tak może przeciętnie tak, ale tak jest, że po prostu coś się rzuca w oko, to tytuł i okładka. Więc tutaj mamy po prostu, trochę nawet wam pokażę, to jest Staszek. I teraz Staszek opowie o swojej trochę nam książce. I tak po kolei wam będę pokazywać, żebyście po prostu wiedzieli na premierę, jakich książek byliście. Tak, więc daję słowo. Ale chodzi ci jakby taką techniczną stronę też. Właśnie tytuły, bo w twojej książce w ogóle tytuły są bardzo ciekawie, tytuły i nie tytuły, bo jakby nie masz tytułów, a z drugiej strony są pierwsze wersy, są podkreślone. To też jest ciekawe, opowiedz nam o tytule tej książki, czemu akurat tak, i opowiedz również o tej ilustracji przepięknej. Jeśli chodzi o ilustracje, to wykonała je moja dobra znajoma, która też jest autorką moich tatuaży. Także wytatuowała, można powiedzieć, na skórze tej książki. Daje mi zupełnie wolną rękę, więc po prostu wysłałem wiersze i ona zrobiła, co poczuła.
Z okładką się bardzo utożsamiam, poniekąd to jestem ja po prostu. Również wydawnictwo Biblioteki Śląskiej dało mi wolną rękę w tym, jak chciałbym, żeby ta książka wyglądała, czyli jak najprościej, jak najbardziej chropowato i minimalistycznie. I ta linia, o której mówisz, to był pomysł edytora z kolei, bo jakby moje wiersze nie mają tytułów. Ale on pomyślał, mi się to podoba, bo to jest jak jakaś albo linia horyzontu, albo strzała przecinająca te wiersze w jednym poziomie. Coś jednocześnie, co pokazuje linię życia, ale linię śmierci. I tak jakby się zgodziłem na to zupełnie. A jeśli chodzi o tytuł, tytuł jest częścią jednego z wierszy. Gościć sójki. I jakby o gościnie ten tomik też właśnie jest. Jest o dolinie, którą my zagościliśmy, której zamieszkaliśmy razem ze zwierzętami i która jakby udzieliła nam tej gościny. Ale jest też o tym, kto nas odwiedza, kto nas nawiedza w tej dolinie, w tym siedlisku. I jakby myślałem o tym, że każdy, kto przychodzi do nas, każde zwierzę, które się tam zjawia, może być, tak jak uważali Grecy, przebranym Bogiem. I nigdy nie wiadomo, kiedy stanie on u naszego progu i poprosi o schronienie, więc jakby ta figura gościa, jednocześnie bogów, którzy zamieszkują te tereny, bo jest ich niezliczę ile ich tam jest i jacy są piękni i jakie pieśni śpiewają, właśnie się wzięła z tego. Jakby też z tego, że nigdy nie, ta ziemia nie należy do nas i że nigdy nie będziemy jej, tak jak mówił Rilke, bezpiecznie zamieszkiwać, że zawsze będziemy jednak bezdomni, ale że w tym nie ma też nic złego i smutnego, że jakby taka jest nasza natura i nie tyle, że powinniśmy się z tym pogodzić, ale uznać to za takie właśnie nasze tętno, naszą składową. Tego, kim jesteśmy. Tego, że ciągle się zmieniamy i wszystko się zmienia i wszystko przekracza granice i może te granice przekraczać tak jak słowa. Dzięki. A ja chciałam jeszcze wam trochę opowiedzieć, bo byliście może u nas, widzieliście już instalację Halila Halilowa z gałęzi, takie biegacze. I Staszka strasznie to przeraziło. My potem rozmawialiśmy, on mówi, tak, mi to w ogóle gdzieś tutaj tkwiło, o tym ciągle myślę, poruszyło i tak dalej. I ja mówię, słuchaj, ale ja jak zobaczyłam ten pierwszy biegacz, to po prostu mi z twoją okładką to się od razu skojarzyło, bo tutaj takie gniazdo, bardzo podobne do tych biegaczy. I to też tak ciekawie, jak to się wszystko przeplata, nie? Że potem jakby, nie wiem, czy ty tak to odebrałeś, gdy to zobaczyłeś, ale gdzieś to w tobie, mi się wydaje, odezwało. Dziękuję, że o tym powiedziałaś, bo jak zobaczyłem biegaczy, to po prostu oniemiałem i z niepokoju, i z fascynacji, i ze szczęścia, bo jakby stały się moim sercem i we mnie eksplodowały i zaczęły rosnąć i przerastać. I ja też stałem się biegaczem i poczułem, że każdy z nas się w niego przeistacza i nim jest i jest taką gwiazdą eksplodującą, która przerasta po prostu skórę i wychodzi na zewnątrz. Czyli jest czymś okrutnym, ale jednocześnie bardzo pięknym. Czymś kruchym, ale jednocześnie niezniszczalnym. I myślę, że biegacze Kalila zostaną we mnie na bardzo długo, myślę, że na zawsze.
jak takie gniazdo, które się opuszcza, do którego się wraca, z którego się jest wyrzuconym, albo które się samemu zakłada. Dzięki. Druga książka jest Kuby Pszczoniaka. I też w ogóle bardzo ciekawie to wszystko wygląda tutaj na okładce. Nie wiem, czy tak będzie widać, bo tytuł jest przewrócony, tak? Dobrze mówię? No. Teraz też nam trochę opowiesz o tych tytułach, jak to w ogóle, bo ty to masz tytuły już normalnie, więc możesz nam opowiedzieć, jak ty to traktujesz. Moja pierwsza książka miała na okładce Grudkę Węgla, tam też było kilka wierszy, które dotyczyły Śląska i to sprawiło, że wszystkie inne wiersze też przez ten pryzmat były tłumaczone i czytane. Chciałem od tego odejść w drugiej mojej książce. Tytuł, który zawsze jest jakimś zakotwiczeniem pewnej idei, postanowiłem obejść, dając tytuł, który nie znaczy z premedytacją, nie znaczy absolutnie nic, znaczy tyle, co zażółć gęślą jaźń. To jest tekst, który jest używany w drukarstwie po to tylko, żeby zasymulować komunikat, którego jeszcze nie ma. To jest tekst lorem ipsum, tekst udający łacinę, nie znaczący absolutnie nic, symulujący komunikat. Więc tekst, który nie znaczy nic, wydał mi się bardzo odpowiednim tytułem po to, żeby ta książka była dla każdego czytelnika o tym, o czym według niego jest. Ale jednocześnie jest to jakiś rodzaj żartu, bo łacina niesie za sobą pewien ciężar gatunkowy i pewną wzniosłość. Łacina usztywnia i sugeruje bardzo dalekie zakorzenienie. Natomiast udawana łacina jest żartem właśnie z tego czasem wkradającego się w nasze życie patosu i jest przewrotną próbą pokazania, że to, co wzniosłe, nie musi być patetyczne i odwrotnie. Książka opowiada o napięciach między pozornie przeciwstawnymi, a tak naprawdę uzupełniającymi się przestrzeniami życia, pomiędzy tym, co materialne, dotykalne, istniejące w sposób zupełnie namacalny, a tym, co transcendentne, między czasem i miejscem, bo czas może istnieć tylko i wyłącznie, może być przez nas czytany tylko przez pryzmat miejsca, a miejsce tylko przez pryzmat czasu, o napięciu między tym, co jednostkowe, doświadczalne, tym, co własne, prywatne, a tym, co społeczne, bo znowu to, co własne, nie może zaistnieć poza kontekstem tego, co społeczne, poza tym tłem, a jednocześnie stanowi element, który wchodzi w skład tego, co społeczne i tego, co zbiorowe. W końcu ten tom jest o tym, że DNA, które o nas stanowi, plecie się w sposób podobny do albo gniazda, albo drutu kolczastego, a być może do jednego i do drugiego. Mniej więcej o tym ta książka jest, a być może jest o czymś zupełnie innym i zapraszam do lektury, bo może okazać się, że jest zupełnie o czymś innym. A okładka? Tak. Okładka jest mojego projektu i też jest niefiguratywna z tego względu, żeby odejść od prostej opowieści o tym, co można zastać wewnątrz, a jednocześnie jest, wydaje mi się, po prostu dobrą kompozycją z graficznego punktu widzenia. Dzięki.
No i Kasiunia teraz też coś nam opowie, jak to u ciebie wygląda, bo no właśnie, powiedz tytuł i historię, bo tam też jest ciekawa historia. Tytuł książki Zemla Vulgaris, czyli tak naprawdę zwyczajna ziemia. Zemla, dlatego że przyjechałam tutaj z Łomkowyny, z łomkowskiego ziemia, zemla. Vulgaris, czego dlaczego właśnie, bo w tym słowie jest coś, no właśnie, zwyczajna ziemia, tak, a jednak taka niezwyczajna. Wszystko to, co z ziemią się wiąże, też właśnie opowieść o miejscu, z którego się jest albo za którym się tęskni, ale też ziemia jako właśnie źródło konfliktu, tak? Czyli też ta ziemia vulgaris nam się może kojarzyć też z jakąś właśnie, z polskim słowem, jakąś wulgarnością, wynaturzeniem, dzikością, czyli też właśnie ta ziemia, czyli ta ziemia pełna sprzeczności tak naprawdę. Na okładce jest moja fotografia i ona jest taka niewyraźna, ale to też właśnie ma swoje znaczenie, bo jest to tak naprawdę opowieść o miejscu i nie miejscu, czymś materialnym, czymś niematerialnym jednocześnie. Tutaj widoczny jest ruch i ten ruch właśnie stwarza przestrzeń i jakby to otwiera się na jakąś taką wieloznaczność. Ta przestrzeń może się tworzyć na przykład w każdym z nas jakaś inna, tak? To nie jest jakieś konkretne miejsce. Każdy z nas może widzieć tu coś swojego, jakieś nawet miejsce, wyjęte gdzieś z pamięci, z postpamięci, ruch, który też jest jakimś takim pójściem, też właśnie może jakimś zapominaniem, ale też ruch, który pozwala nam wyrwać się z jakiegoś miejsca, bo też nie zawsze chcemy być tam, gdzie się urodziliśmy na przykład, albo też ruch, który oznacza powrót do miejsca, za którym tęsknimy, czyli taka przestrzeń, która gdzieś się domaga tego, żeby stać się rzeczywista, choć może tak naprawdę być gdzieś tylko w naszej pamięci albo nawet w czyjejś pamięci i my próbujemy ją jakoś odtworzyć. Tak. Ja akurat dzisiaj myślałam o tym, to tak ode mnie jako od czytelniczki twojej, że przez Kasię mówi ziemia. To jest tak dziwne, ja nigdy w ogóle czegoś takiego nie spotykałam, żeby człowiek rozmawiał jak normalnie jak ziemia. I ta książka, dlatego ten tytuł mi się wydaje, że po prostu uderzy w serce, bo tak, mogę sprzedawać książki. tak, i chciałam teraz was poprosić już przeczytać najważniejszy z tej książki dla was wiersz. Znów będziecie się zastanawiać, czy nie? Ja chyba nie. O! Kuba wszystko wie. Właściwie to jest wiersz rozbity na dwa wiersze, więc nie wiem, czy on jest na pewno jest najważniejszy dzisiaj i na pewno jest jednym z najważniejszych wierszy cały czas. Dziś jest na pewno najważniejszy. Dom. Mam w sobie słowo, mam w sobie historię, nie mam języka, niosę się w sobie. Jestem powietrze, mam dom z dala domu, jestem szum zasięg, numer telefonu. Jestem wiatr eter, wyplute oddechy, niosę w sobie miasto, puste melchizdechy. Niosę w sobie powrót, mąż, ojciec i matka, palę ślady w śniegu, klucz, paszport i siatka. Stoję w miejscu światła, jestem grubość cienia, niosę się w naprzeciw, nazywam się kształt imienia. Jestem pryzmat, co rozszczepia ciemność,
Mam w sobie na przestrzał czerń, czerń, czerń i przeszłość. Jestem milczenie, mam w sobie krzyk z kowyt, korytarz bieg ostrzał, transporter wojskowy. Niosę w sobie dźwięk, co wyprzedza słowo. Mam w sobie pył ruin, teatr w Mariupolu. Jestem biel papieska, milczenie hostii Jeremów, tuż w Rianowosti, 5000 hełmów. Mam w sobie konwulsję kijowskiego metra, podszewkę ulicy, chód batanowego nieba. Jestem niema ziemia, wyrywana ziemi, cierpienie i rpienia, dół w buczy przy cerkwi. Zbieram okruch bomby i odłamek chleba. Niosę w sobie dziecko i twardość kamienia. Dzięki. Akurat chciałam, żebyś ten przeczytał. No to oddaję wam ktoś. Poidła. Tam, skąd przyszłyśmy, zwierzęta nie poją się same. Mają krzywe twarze, szorstkie kończyny. Smakują cukrem. Bóg to substancja. Tak mówił ojciec, kiedy prawie odchodził. Wychlapał całą wodę z wiader, resztę wychlusnął. Pieczarka, kiedy do niej zagadasz, przestaje rosnąć. Niewiele trzeba naturze, żeby się od nas odwrócić. Na drugim miejscu jest głaskanie krów, jest głaskanie mebli. To jest w czymś innym przez rzeczy, których nie pojmuję. Jak głaskanie krów, jak głaskanie mebli, ich ciepłej, siwej skóry. Jest coś jeszcze niż rozpad grzyba. Drążona skórka, zarośnięte ślady po zębach. Ucisk w piersi pomiędzy jednym a drugim pniem drzewa. Teraz wszystkie paprocie pobladły. Kapelusz ma imię ryby, lgnie lepko do ściółki, rozprasza się łuska i przecina tkankę. Jest coś więcej niż rozkład słowa, niż skóra blada i zimna i usta, wargi wyschnięte i czujne, bo mówią z nich zwierzęta. Potem długie kołowanie, na brzegu lasów zbiera ciąg liter odczytywalnych na różne sposoby albo anagramy roślin. Jeden jest kolor rozpadu. Inaczej się mieni oczom, inaczej się skrada. Z trudem unoszą się żebra lasu. Całuj wznoszący się brzuch borsuka. Całuj wydęty brzuch zająca. Ciepły, a oko zastygło i cień nad nami. Jeszcze jeden rok mija, i sarna w skoku nad doliną. Nie wiem, nie działa. Ktoś ciągle mówi, że działa. Jakiś niesłyszalny. Tak, a chciałam jeszcze właśnie z wami trochę porozmawiać, bo wczoraj był bardzo ciekawy temat w trakcie tej dyskusji o tym, że ukraińscy poeci poczuliśmy to, że mamy jednak te cenzury. Może jako czytelnicy tego nie odbieracie, nie czujecie, ale my to mamy, my to czujemy, że gdzieś tam coś jakby w środku, gdzieś tam myślisz o tym, że to nie wypada, o tym nie wypada teraz mówić, czy pisać, czy no, są takie rzeczy. Ale jak na przykład wy, zwłaszcza kiedy wybuchła już ta wojna pełnowymiarowa, czy poczuliście wy na przykład, gdy zaczęliście pisać, że jakoś to na was wpłynęło, że nie mogliście na przykład już też, mieliście jakąś wewnętrzną cenzurę o czymś pisać, czy coś takiego. Absolutnie, tylko ona miała w moim przypadku przeciwstawny wektor do tego, o czym rozmawialiśmy właściwie wczoraj. To znaczy
ten wiersz, który ja przeczytałem jako ten najważniejszy, ja się go bałem. To znaczy ja się do końca zastanawiałem, czy to nie jest jakiś rodzaj uzurpacji, czy ja mogę to zrobić i no, jakby podjąłem to ryzyko, mając pełną świadomość tego, że tego typu gest może być odczytany jako rodzaj uzurpacji. Bardzo się tego bałem i myślę, że to jest to uczucie, o którym rozmawialiśmy wczoraj w zupełnie innym kontekście, ale jednocześnie jeszcze bardziej nie chciałem nie zrobić tego, to znaczy jakby nie mogłem tego nie zrobić, jednocześnie się tego bojąc. I też rozmawiałem o tej decyzji i zostałem jakby utwierdzony w tym przekonaniu, że mogę. I to mi pomogło też ją podjąć. A cieszę się też z rozmowy, która odbyła się wczoraj, też w kontekście wątku dawania opisu czegoś, czego się nie jest bezpośrednim świadkiem i uczestnikiem, ale co jest dla kogoś bardzo ważną przestrzenią, która jednocześnie daje pewien dystans umożliwiający pewną obserwację i to jest ta sytuacja, która w której ja czuję, że jestem. Dzięki. Właśnie ja na początku też jakoś nie pisałam wierszy, bo mam coś takiego, że potrzebuję takiego spokoju, wyciszenia, żeby w ogóle pisać. Ale też no takie to było dla mnie wszystko przerażające i bardzo mnie to dotknęło. Bo kiedy pisałam pierwszą książkę Bosorkę, to słyszałam czasem takie komentarze, że jakby po co pisać książki o przyszłości, takie dla mnie absurdalne. Jakby zarzuty, że to już było, tak? A potem właśnie niestety okazało się, że no, to nie jest tak, że to już było, bo to cały czas jest, tak? To rodzina mojego dziadka, mój dziadek zostali wysiedleni na Ukrainę i teraz moja rodzina stamtąd jakby wraca tutaj i my ich teraz przyjmujemy i to jest jakby piękne i też to, że mogę patrzeć na to, jak to się zmienia, tak? Ale też z drugiej strony to właśnie to bycie biegaczami, tak, z miejsca na miejsce, kiedy już myślisz, że teraz to jest twój nowy dom, potem wracasz, ale nie na takiej zasadzie, że to jest twój wybór, tak. Więc dla mnie to była kwestia właśnie takich przemyśleń, głównie jeżeli chodzi o pisanie. Jakby odkąd się urodziliśmy, jesteśmy w ciągłym nurcie tlącej się wojny, konfliktu i katastrofy. I to moje pisanie też zawsze było o tym. I wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy tym przesiąknięci. Zastanawiałem się nad tym, czy... Jak w ogóle pisać w obliczu wojen, katastrof, wojny w Ukrainie, na przykład o mojej drobnej wojence, którą toczę w dolinie z sobą samym, z językiem, z żywiołami. I rzeczywiście to jest bardzo trudne, ale jednocześnie jestem po stronie tego, o czym mówił Rilke, żeby przytakiwać istnieniu
mimo wszystko i to, o czym rozmawialiśmy z Iryną, że te wojny się toczą, wojna trwa, ale my żyjemy, język jest żywy, pisze się, jest przez nas pisany, jest przez nas opowiadany i to ma sens. I to ma sens przytakiwać istnieniu, gdziekolwiek jesteśmy, w jakiejkolwiek sytuacji jesteśmy, bez wstydu, z podniesioną głową. Dzięki. Właśnie, Kuba chciał jeszcze coś dodać. Tak, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że ja sam siebie ośmieliłem do wydobycia z siebie głosu dzięki Katarzynie Michalicynie, którą miałem zaszczyt tłumaczyć. I ten proces oddania we własnym języku jej doświadczenia i tego, o czym ona pisała, spowodował, że byłem na nowo też w stanie wydać z siebie głos, za co jestem też bardzo wdzięczny zarówno Katarzynie, jak i wam za to, że dostałem tę szansę, która była dla mnie bardzo, bardzo ważna. Może też początkowo, jak dobrze pamiętasz, się tego bałem, bo to było pierwsze moje doświadczenie translatorskie. Zależało mi też na tym, żeby jeszcze powiedzieć na temat pamięci, o której tyle wczoraj rozmawialiśmy. Pamięć jest skonstruowana w taki sposób, żeby filtrować, żeby możliwie mało zatruwać człowieka, ale przez to jest też niedoskonała. I mi też zależało na tym, żeby zachować w pamięci pewne fragmenty rzeczywistości, które mogą stać się pewnym symbolem i jednocześnie tym symbolem zapewne być za chwilę przestaną, bo pamięć zastąpi tą opowieść, którą dziś snujemy, może bardziej ogólną opowieścią dotyczącą szerszego horyzontu i tak dalej. I już nikt nie będzie pamiętać, co oznaczało 5000 hełmów, które zostały zaproponowane Armii Ukraińskiej jako pomoc jeszcze niedawno. I być może też przez to chciałbym nie tylko powrócić do tego, co było, ale też pokazać, jak bardzo ta pamięć bywa ulotna. I na tym też mi w moim pisaniu, do którego się ośmieliłem, zależało. Dzięki. Tak obserwuję, że cały czas wszystkie drogi prowadzą do naszych tomików. A chciałam was jeszcze poprosić po jeszcze jednym wierszu nam przeczytać. Już nie będę nic wymagać od was, cokolwiek, co chcecie. Może ktoś z was chce przeczytać coś nie z książki, a coś innego, to też jak najbardziej zapraszam. No. Macie coś dla nas jeszcze? No. Ten wiersz zadedykowałem mojemu mistrzowi, którego nie zdołałem poznać, urodziłem się za późno, Tadeuszowi Nowakowi. Panie, znasz moje drogi, bez tych kilku ścieżek jestem nic. Oddałem krew i ucieszone śniegiem oczy, ciemniejszego niż ja nie ma we wsi. Eternit płonie tak cicho, ale głośne są trzaski kości. Jest Wigilia. O, tam grupa ludzi pochyla się nad Bogiem. Mówisz balsam i głaszczesz lekkie ciało. Mówisz potem i odwracasz głowę.
Tam w śniegu leży rozciągnięty w skoku zając, ściągnięty śrutem, rozdarty w śmierci. Ach, gdybym umiał grać, wziąłbym go jak harmonię, a on ożyłby w moich rękach i zatańczył melodię. Ale jestem cichy, najcichszy we wsi i płaczę w rękaw. Ambona. Tragiczny wypadek podczas polowania. Człowiek został pomylony z dzikiem. Chłopiec na rowerze został pomylony z dzikiem. Ojciec myśliwego został pomylony z dzikiem. Przechodzień został pomylony z dzikiem. Spacerowiczka została pomylona z dzikiem. Sędzia został pomylony z dzikiem. Pracownicy PGR-ów zostali pomyleni z dzikiem. Włókniarki zostały pomylone z dzikiem. Górnicy, hutnicy, stoczniowcy zostali pomylone z dzikiem. Pielęgniarki zostały pomylone z dzikiem. Prawo pracy zostało pomylone z dzikiem. Marsze, strajki i protesty zostały pomylone z dzikiem. Spółki Skarbu Państwa zostały pomylone z dzikiem. 1000 nowych mieszkań zostało pomylonych z dzikiem. Współczynnik Giniego został pomylony z dzikiem. Pytania prejudycyjne zostały pomylone z dzikiem, dom nasz i majętność cała zostały pomylone z dzikiem i wszystkie wioski z miastami zostały pomylone z dzikiem. Święty Hubert został pomylony z dzikiem, wszyscy święci i święte zostali pomyleni z dzikiem. Wiersz został pomylony z dzikiem, Polska została pomylona z dzikiem. Jak teren. Podkulałyśmy ogony, kiedy nam wypominali, że mamy piękne oczy. Czorni oczka jak teren, jak dereń. Kołymysja poberem. Ale nam do zamąż pójścia nie było. Nie było nam do pójścia wcale. Za las, za górę, za rzekę, nawet za ten przewrócony płot sąsiada. Tak naprawdę donikąd nam się nie spieszyło. Powolnym ruchem czesałyśmy sobie włosy nawzajem, wspierały w nas na wiosnę strumienie. Na gankach siadałyśmy rozlane. Chciałyśmy tylko dotykać spoconych pleców, obwąchiwać zagłębienia w skórze, lizać niewielkie zadrapania. Spocone plecy przykładać do włosów, włosy do ust, usta do mokrych ud. Ślina nam wygoi to, co nie zdążyło jeszcze zastygnąć. Od wczoraj łuszczy się i brudzi. Nie zdzieraj z trupa, bo zostanie blizna. Ślina ci wygoi to, co jeszcze piecze na języku. Miałyśmy wtedy tak mało lat. Jeszcze więcej lata przed nami i czarne pięty, kiedy kładłyśmy się spać. Po całym dniu ugniatania, miętolenia, babrania się w cudzym polu, własnym gównie. My dzisiaj akurat w samochodzie słuchaliśmy różne lemkowskie piosenki i to tak super zabrzmiało. Ja mam do was takie ostatnie pytanie, to jest pytanie mojego życia tak naprawdę. Ja ciągle z nim żyję i o tym myślę i nie wiem. Bo się zastanawiam, czy w ogóle ta poezja, my mamy taki, mamy takiego pisarza ukraińskiego, Wasyl Stefanyk. I kiedyś mu powiedzieli, jak możesz nie pisać, to nie pisz. No i rzeczywiście to by było o wiele łatwiej, mi się wydaje, nie? Nie pisać, jak możesz, bo wtedy to w ogóle ułatwia ci życie. Nie trzeba szukać tej inspiracji, o której właśnie mieliśmy rozmawiać. Po prostu sobie żyjesz normalnie, nie szukasz tych ciągle jakichś problemów na swoją głowę i tak dalej. No ale
są książki, czyli nie możecie nie pisać, to powiedzcie mi, czy nam wszystkim, czy to dla was raczej jako ciężar i krzyż, bo to też czasem zabiera, na przykład ten Stefanek, o którym wspominam, to on po prostu każdy swój tekst na tyle przeżywał, że kiedy go pisał, to potem po prostu leżał i cierpiał i po prostu mówił, że jakby jakąś chorobę przetrwał. Więc jak to dla was w ogóle, czy to jest taki trochę ciężar jednak i krzyż, czy to jest taki krzesło u psychoterapeuty, które wam pomaga odwrotnie jakoś się pozbyć tego ciężaru, czy może jednocześnie i to, i to? To jest... Zacząłem pisać wiersze przez przypadek zupełny. Pisząc doktorat natknąłem się na informację, która nie nadawała się do doktoratu, natomiast była faktem, który jednocześnie był gotowym wierszem, nad którym się nikt wcześniej nie pochylił. Człowiek, który pacyfikował kopalnię Wujek w czasie stanu wojennego, nazywał się na nazwisko Gruba. Gruba to jest po śląsku kopalnia. I to zderzenie mi się wydawało tak uderzające, że z tego się urodził właściwie pierwszy wiersz, który, pierwszy poważny wiersz, który napisałem i znajduje się w mojej debiutanckiej książce. Natomiast teraz już to wygląda troszkę inaczej i przypomina może troszkę sytuację, w której jest dziura w zębie i jak ten ząb przestaje boleć, to człowiek się zaczyna niepokoić, czy ten ząb na pewno przestał boleć i prowokuje go językiem. I on wtedy zaczyna boleć i człowiek sobie myśli, okej, wszystko w porządku. I to tak właśnie u mnie wygląda. Ja nie mogłabym nie pisać, po prostu. To jest coś takiego, że kiedy napiszę wiersz, z którego jestem zadowolona, bo to musi być taki, no to jakby nie ma nic lepszego, chodzę wtedy taka szczęśliwa. To jest naprawdę, to mi daje tyle radości. Jak ja mówię. Z matroną, to żebyś dyrektor. Tak, właśnie. No i chyba tyle. Właśnie nie dam rady nie pisać, bo to za dużo mi daje radości. A znowu, jak nie piszę bardzo długo, to chodzę przygnębiona, więc... No tak to właśnie jest. Ja mam podobnie jak ty, że jak... W moim mniemaniu coś jest dobre, chociaż może po tygodniu wcale się takie nie wydaje. To chce mi się tańczyć i to jest naprawdę piękne, pijane i fermentujące doświadczenie. A choroba jest przed pisaniem, jakby przed nazywaniem, ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że dla mnie język, pisanie po prostu jest bardzo ważne, że paradoksalnie, chociaż jest to narzędzie ludzkie, wydaje mi się, że literami, słowem, językiem jesteśmy w stanie dotrzeć do miejsc, do których nie jesteśmy w stanie tak naprawdę dotrzeć, do niedotykalnych, nienazywalnych miejsc. I to poszukiwanie tych miejsc, to napięcie w pisaniu jest tak elektryzujące, nie można tego porównać z niczym innym. I nawet wydaje mi się, że przyrównuję to sobie czasem w swojej duszy do równań kwantowych, że te wersy mogą być jakimś odkrywaniem substancji rzeczywistości i tego, z czego się składamy, z czego składa się świat, to, czym oddychamy. To jest takie szaleństwo po prostu. Piszmy wszyscy,
piszmy, nie wstydźmy się, piszmy. Jesteś kochany. Super. No to myślę, że lepiej już nie można było, nie? Powiedzieć na końcu. No, dlatego te książki są. Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję pięknie. Brawa dla Katarzyna Szweda, Staszek Jaglarz, Kuba Przoniak i Iryna Molarczuk. Bardzo ci dziękuję, Iryna. Mamy jeszcze niespodziankę od Staszka. On ma dla nas zaśpiewać. No. To ty się nastrajaj, a ja już coś powiem jeszcze z Bogdanowi oddam głos, ale nie wiem, czy państwo zauważyliście w tych trzech głosach, które dzisiaj usłyszeliśmy, jest wiele wspólnego, prawda? Troszkę Ostap dzisiaj nam przywołał to pojęcie wspólnoty opowieści. Miałem poczucie, że zresztą Iryna od tego rozpoczęła, ale osobiście mówiłaś, że czujesz się z nimi jak u siebie w domu, ale też myślę, że poczuliśmy, że coś was łączy bardzo ważnego. To znaczy, na przykład zauważyłem, że wy bardzo rzadko, oszczędnie mówiliście często o minimalizmie, ale w ogóle prawie nie używacie ja. Że w waszej poezji ten taka siła indywidualna, ta, która często jest charakterystyczna dla zwłaszcza młodej poezji, że to ja się wyrażam, prawda? Ja szukam dla siebie ekspresji i tak dalej, że wy zupełnie inaczej do tego podchodzicie, że właściwie wasza obecność poetycka jest bardziej przez danie miejsca komuś i bardzo często zwierzętom, cała trójka. Żeśmy teraz wydali taką książkę Eliasa Kennedy'ego o zwierzętach i myślę, że on by był z was bardzo dumny. I z takim właśnie podejściem, które daje, nie tyle właśnie użala się nad losem zwierząt, bo to jeszcze jest co innego, ale że w ogóle daje im podmiotowość taką bliską. Ale też piszecie, jesteście w ogóle daleko od centrum. Nie piszecie z kawiarni, z klubu, z salonu poetyckiego i tak dalej. Piszecie z peryferii jak Kuba, piszecie z wioski, z Łemkowszczyzny, z regionu, z pamięci. W ogóle zagospodarowujecie inne tereny, które kiedyś były zastrzeżone może dla jakiejś marginalnej, takiej często o folk zahaczającej tradycja, a wy z tego czynicie centrum świata, jakby bez żadnego kompleksu. Że właśnie z tego miejsca można mówić o najważniejszych sprawach świata, z tego miejsca można słuchać Ukrainy, z tego miejsca można mówić czy zwrócić się do nich. To jest też bardzo ciekawe. Myślę, że też Ukraina tego, o tym żeśmy jeszcze może nie rozmawiali z Ostapem, ale ja mam takie poczucie, że to jest taka wojna i taki świat, w którym główny głos nie mają politycy, czy w ogóle te siłowe siły, że właściwie decyduje społeczeństwo obywatelskie o przyjęciu Ukraińców w Polsce. Nie decydują politycy i rządy, tylko decydują ludzie i właściwie oni muszą za tym pójść, tak? Jeżeli chcą się w ogóle utrzymać u władzy. W Ukrainie też mam poczucie, że politycy musieli pójść za tym zrywem do Peremochy, o którym mówił Ostap, i właściwie nie mieli wyboru, prawda, że idzie to od ludzi, że jakby pojawia się nowa antysystemowa siła, która kieruje, znaczy nie okazuje się tylko marginalną siłą, która zawsze przegrywa z siłownikami, tylko staje się taką siłą, do której to świat jakby dochodzi. Oby zresztą tak było, prawda? Wiadomo, że to jest zawsze ryzykowne, ale to mocno usłyszałem też w waszej poezji i w waszych wierszach. No, a że one są bliskie też muzyczności, słuchając
Kuby, tak sobie pomyślałem, że gdzieś tam te raperskie korzenie, zresztą tak jak u Andrzeja, są silnie obecne, ale usłyszymy może, jak to jest obecne u Staszka, bo twoja poezja jest mocno związana z muzyką, z pieśnią, także dawaj, jeśli można. No proszę, tak. Aha. Czy potrzebujesz mikrofon? Nie, tak, zaśpiewam. Mogę do was to oczywiście. W zasadzie całe to miłości Cujki to są piosenki. I o tym za bardzo nikt nie wie. Więc teraz zaśpiewam tytułowy dla was, który wiem, że już jesteście wszyscy zmęczeni, więc będzie jeden. Staszek Jaglarz. Dziękujemy, bardzo się cieszę, bo zawsze Kafe Europa jest z muzyką. Dzisiaj mieliśmy trudną sytuację, bo naszych muzyków wszystkich z Sejn wywiało, grają w Krakowie na Festiwalu Kultury Żydowskiej. Cała nasza orkiestra wyjechała, więc nie dziwcie się, że jak chodzicie teraz po miasteczku, że ono takie puste. Orkiestra wyjechała, więc...
Więc tak to jest. Natomiast dzięki pięknie za tą muzykę. I chciałbym zakończyć nasz wieczór, tak jak, bo jednak na pograniczu u nas ten etos starszyzny jest ważny. I głos, tak jak rozpoczęliśmy od Tomasa Węclowy, czuliśmy, że to jest właśnie ta oś, do której się ciągle zwracamy. I właśnie w dużej mierze nasza praca przez całe lata polegała na tym, żeby przezwyciężyć komunizm również w tym sensie, żeby nauczyć się na nowo szacunku i mądrości starszych. Więc jest jeszcze z nami jeden mistrz, Bohdan Zadura, który Bohdan starszy i wcale nie czuję, żeby to brzmiało dzidko pejoratywnie, wiesz, dla naprawdę. Więc Bohdanie starszy, masz głos. No do niedawna jeszcze uważałem przez wielu w Polsce za jednego z najmłodszych polskich poetów. Patrząc na stan moich nóg, to zdaje się, że jest to już nie całkiem aktualne. Natomiast tak, zanim przeczytam długi wiersz, ale postaram się go czytać szybko, to chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że padło tutaj nazwisko Tadeusza Nowaka, który co prawda nie był moim mistrzem, ale bardzo go ceniłem. I gdyby Tadeusz Nowak nie przyjaźnił się z Dmytrem Pawłyczką, to bardzo prawdopodobnie ja bym nigdy się nie zabrał do tłumaczenia czegokolwiek z literatury ukraińskiej. A zaczęło się od wierszy Pawłyczki. Jestem w trochę trudnej sytuacji, bo właściwie ten akcent muzyczny to była taka koda, która ten wieczór powinna zakończyć. Wiersze, które słyszałem, poczynając od wierszy czytanych przez Tomasa Węclowę, kończąc na tej świetnej trójce, którą mam przed sobą teraz, były takie, że trochę strach czytać swoje własne. Poza tym pierwszy raz w życiu czytam nie z kartki, ani nie z książki, tylko z komórki, więc to poniekąd historyczna chwila. Tomasz Węclowa zaczął od tego, że nie będzie czytał politycznych wierszy i ja też nie będę czytał politycznych wierszy. To będzie wiersz napisany w 2010 roku. O tyle polityczny, że no w lepszych czasach, w których nie było wojny za miedzą, no i w ogóle chyba było weselej wszędzie. Zmartwychwstanie ptaszka Henrykowi Berezie. Opowieść wraca do właściciela, jego jest balkon, pokój, przedpokój i kuchnia. Balkon za zamkniętymi drzwiami, których nie otwiera z obawy, że nie miałby siły ich zamknąć. Jego jest 84. jesień życia na 4. piętrze w centrum stolicy środkowoeuropejskiego państwa. Przy ulicy widok, z widokiem na 13-piętrowy biurowiec, który zasłonił rotundę, która kiedyś wzleciała w powietrze, w którego otwartych oknach młode, eleganckie kobiety palą papierosy, strząsając popiół na zewnątrz, a młodzi mężczyźni w garniturach, niezależnie od pory roku, nie są od nich lepsi. I z widokiem na wielki, plazmowy billboard za rondem Romana Dmowskiego, na którym śmigają siatkarze, modelki, aligatory i kwiatki. I pewnego październikowego dnia widzi na tym balkonie, balkoniku raczej, bo głęboki jest na 40 centymetrów, długi na 1,20 m,
małego, zakrwawionego ptaszka z podrżniętym, no właśnie, to są te kłopoty. Małego zakrwawionego ptaszka z podrżniętym, a może rozszarpanym gardełkiem. Nie zna takiego ptaszka, a wśród książek, które są jego i wypełniają całe mieszkanie, nie ma atlasu ptaków, w którym mógłby odnaleźć jego imię. Wielkości wróbla lub młodego szpaka. Ten szary ptaszek to na pewno nie sikorka, tym bardziej sroka. Wielkomiejski wyciruch, której białe przed laty w skierniewicach piórka teraz wyglądają jak śnieg na przednówku, a czarne i granatowe nie lśnią, jakby pokryła je spać. Jego ptaszek jest szary, na brzuszku ma niebieski puszek. To skrzydlate truchełko budzi jego czułość. Skąd się tu wzięło na tej brązowej terakocie, myśli, zimnej jak ołtarz, albo jak prosektoryjny stół. Czy był wiatr poprzedniej nocy, czy wypadło ze szponów ptasiego bratobójcy, a może sąsiedzi z piątego piętra go zrzucili, kto wie, co tam siedzi w głowach ludzi, których się nie zna. Koty nie wchodzą w rachubę, bo nie chodzą po ścianach. Przecież to jest czwarte piętro. Mijają dwa tygodnie, ktoś, kto byłby w stanie otworzyć drzwi balkonowe, a potem je zamknąć, właśnie kicha i kaszle, więc się nie pojawia. Obecność ptaszka staje się natrętna i irytuje, choć dalej jest ładna ta kompozycja szarości z niebieskim odcieniem, złamana krwawą plamką. 10:00, dzwoni dzwonek do drzwi. Gdy wstaje, by otworzyć, rzuca okiem na balkon. Nic się nie zmieniło. Ptaszek leży, jak leżał. Czyta jakieś pisemko, które ma podpisać. Dozorczyni wychodzi, wraca do pokoju. Balkon jest pusty. Ptaszek zniknął. Wieczorem tego dnia znajduje na dywanie szary puszek z niebieskim koniuszkiem. Drugiego dnia w przedpokoju na podłodze szare piórko. Trzeciego dni są ciepłe, okno w przedpokoju uchylone. Słyszy w kuchni hałas, stukot albo trzepot. Podnosi się z tapczanu i idzie. O sufit i ściany obija się fruwając ten ptaszek z balkonu. Otwiera na oścież okno. Ptaszek wylatuje. Mój jest tylko tytuł. Opowieść jest twoja. Dziękujemy bardzo, Bogdan Zadura. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca naszej opowieści. Ten wiersz, zauważyliście, znowuż się wpisuje w tą wspólnotę opowieści Bogdana. I zwykle na koniec dziękuję się tłumaczom przy międzynarodowych spotkaniach, ale ja chciałbym, żeby podkreślić, że wielką rolę tłumaczy. Bogdan był tłumaczem wierszy Ostapa Słowińskiego, które były tutaj czytane, ale bardzo często w tej serii, o której tutaj mówiliśmy, Biblioteka Pisarzy Ukrainy w obliczu wojny, tłumacze są poetami. I często bywa tak, że ta rola tłumacza przytłacza czy spycha w cień twórczość poetycką poetów. Tak bywa i powinno nam zależeć na tym, żeby z cienia ich wyciągać. I domyślasz się, Aneto, że to jest wstęp do mojego zaproszenia w twoją stronę, żeby na koniec Aneta Kamińska, która jest tutaj z nami i jest tłumaczką bardzo wielu tomików tej serii, jak i wielu innych, jest po Bogdanie Zadurze najbardziej oddaną i wspaniałą tłumaczką poezji ukraińskiej na język polski, ale jest też poetką. I tak chciałbym bardzo, żebyś
na koniec zaistniał twój głos jako poetki, Aneto. Bardzo proszę. To ja może ja przeczytam już z mojej książki, ale oddanej już komuś, ale teraz właśnie powróconej. Może przeczytam wiersz, który czytam najczęściej, bo to jest taki jakby taki sztandarowy, programowy, programowy wiersz. Pierwszy, który napisałam tak jakby inaczej, jakby nie w swoim stylu. I chciałabym, ten wiersz jest pisany w pierwszej osobie, ale chciałabym ten wiersz dedykować wszystkim, którzy angażowali się w pomoc, angażują w pomoc Ukrainkom, Ukraińcom i podziękować też, że moi znajomi, moi przyjaciele mogli znaleźć pomoc, schronienie i zrozumienie nie tylko w moim pokoju, nie tylko na mojej kanapie. Rozkładam kanapę. Kasia pożycza mi prześcieradło, na którym zmieszczą się Luba, Julia, Olena, Oksana, Iryna, Jaryna, Daryna, Mariana, Marianna, Chrystia, Katia i ja i Hala, kiedy wyjdzie z wanny, gdy odwołają wreszcie alarm. Rozkładam kanapę pod mapą Ukrainy, na której jeszcze i Donieck, i Ługańsk, i Krym, i Mariupol cały, i Cherson, i Charków, i w Buczy bloki pełne poetów, i Irpień wre tylko wierszami. Rozkładam kanapę. Asia w tym czasie teściów wyciąga spod ostrzału. Lucyna z Kamilą planują lekcję polskiego. Beata i Ania uczą się ukraińskiego. Trochę cię odciążę, mówi Marta, a ty spokojnie rozkładaj kanapę. Rozkładam kanapę i obiad podaję w środku nocy na talerzach niebiesko-żółtych. Rozkładam kanapę, a z okna zwisają mi flagi zasłony od Olesi i Saszka, jeszcze z Majdanu. Rozkładam kanapę dla 2 milionów gości z Ukrainy. Rozkładam kanapę z widokiem na pokój. Wiersz napisany 19 marca 2022 roku. Aneta Kamińska, bardzo dziękujemy, Aneto. Drodzy Państwo, księstwo, wielkie księstwo poezji dobiega końca. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za te 3 dni bardzo intensywnego programu. Myślę, że jesteśmy zupełnie w innym miejscu po tych 3 dniach. Jak przyjechali tutaj na początku, tak pamiętacie ich, bo oni już dzisiaj musieli wyjechać z Krakowa, młodzi ludzie, to powiedziałem im, żeby jedną rzecz zapamiętali, jak się to wszystko zmieni. Po upływie tych kilku dni, jak będą tutaj razem z nami. Ja mam poczucie, że to w ogóle to spotkanie trwało kilka tygodni, że to w ogóle tyle się wydarzyło, że w ogóle inną rachubę czasu nabraliśmy, a myślę, że wszystko to przez to, że to tak gęste, ciekawe, bogate, trudne, ale jednocześnie dla nas bliskie i zrozumiałe, że to jest ten rodzaj głębi czy trudności, która nie ucieka od ludzi, nie jest takim rodzajem elitarnej kultury, która jest dla swoich tylko w wąskim kręgu, że to jest kultura dla nas wszystkich, właśnie dlatego, że mówi o tych sprawach, które nas najbardziej obchodzą i szuka dlatego języka. I nie miałem poczucia, niezależnie skąd przyjechaliśmy, w jakim wieku byliśmy, czy właśnie młodziaków z gimnazjum, którzy tutaj byli, czy ludzi z wiosek okolicznych, którzy dzisiaj byli na wykładzie Ostapa i tak dalej, żeby to były dla nich dalekie tematy, żeby była jakiś rodzaj dystansu takiego nie do przebycia pomiędzy nami. Myślę, że to jest bardzo ważną częścią tego, co wspólnie stworzyliśmy w Wielkim Księstwie
poezji i co jest jakąś odnogą, myślę, jakąś nitką, którą wyciągamy w takim twórczym sensie z tej tragedii z Ukrainy, że bez tego być może by w ogóle tego nie było, że to jest taki moment, o którym rozmawialiśmy w debatach, że jakby zaczyna przemawiać bardzo mocno w oczy prawda i że tego potrzebujemy i że wobec tego jakby wszelkie podziały znikają. Że jest, że ona nas jakby tworzy taki rodzaj nowej wspólnoty i wielka chwała, pokłon Ukraińcom za to, że jesteśmy częścią tego wszystkiego i Ostapie, Iryno, jak będziecie wracali do siebie, to weźcie ze sobą też tą wiadomość od nas, że jak ważne jest jak ważna jest wasza walka i że ona jest nie tylko o niepodległość Ukrainy i jest nie tylko w takim sensie, jak się często u nas mówi, że to wam zawdzięczamy, bo nas by uderzyli, że to jest nie tylko kwestią bezpieczeństwa, co jest też oczywiście ważne. Jest w tym coś jeszcze głębiej, co się tworzy poprzez kulturę, o czym dzisiaj Ostap tak pięknie nam opowiedział podczas swojego wykładu. Dziękuję, dziękuję dużo i do następnego razu. Do zobaczenia.